W tegorocznych już piątych otwartych amatorskich mistrzostwach powiatu w kolarstwie szosowym wystąpiło 32 zawodników, w tym 16 z naszego powiatu. Dominowali głównie kolarze, którzy corocznie startują w tym wyścigu. Skąd wziął się pomysł takiej rywalizacji w naszym powiecie? 5 lat temu, jak dowiedzieliśmy się, że wyścig Andrzeja Trochoneckiego przybył do naszego powiatu, postanowiliśmy się dołączyć i zorganizować mistrzostwa powiatu płońskiego w kolarstwie szosowym. Kolarze czterokrotnie pokonywali trasę Baboszewo, Korzybie Rzeszki, Zbyszyno, Korzybie i powracali do Baboszewa. Jak ocenia pan tegoroczną edycję? No powiem szczerze, tegoroczna edycja była troszkę słaba, chyba ze względu na pogodę z samego rana, ponieważ zazwyczaj mieliśmy dwu-trzykrotnie więcej uczestników. To był najsłabszy liczebnie udział w tym roku, ale myślę, że to jest wina pogody. Jak pan starosta oceni tegoroczną edycję? Tegoroczna edycja ze względu na... może trochę niefortunną datę tego wyścigu, ale to jest już termin zapisany w kalendarzu UCI Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Zbiegły się z terminem beatyfikacji Jana Pawła II. Stąd może mniejsza liczba uczestników niż w zeszłym roku. Tym niemniej oceniam bardzo wysoko. Czy jeszcze jakieś podobne imprezy są planowane w tym roku? Z tego co wiem, przymierzamy się wspólnie z gminą Nowe Miasto do zorganizowania Mistrzostw Powiatu Płońskiego samorządowców, też z udziałem Mazowia MTB. Wyścig rozegrał się w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcami w kategorii junior zostali pierwsze miejsce Piotr Sieliwiak z Naruszewa, drugie miejsce Kamil Zyk z Płońska i trzecie miejsce Paweł Sieliwiak z Naruszewa. W kategorii senior podium należało do Michała Braulińskiego z gminy Dzierżążnia. Pierwsze miejsce. Bartosza Bidasa z Płońska, drugie miejsce i Kamila Kuszmidra z Płońska, miejsce trzecie. W kategorii Masters nie było niespodzianek. Wygrali faworyci, którzy corocznie biorą udział w wyścigu i zajmują czołowe miejsca. Marek Hondra z Płońska, pierwsze miejsce, Jan Rogowski z Płońska, drugie miejsce i Andrzej Ferski z Płońska, trzecie miejsce. Organizatorzy uhonorowali również biorące udział w wyścigu kobiety. Justynę Ferską z Płońska za zajęcie pierwszego miejsca i Karolinę Kłosiewicz z Naruszewa za zajęcie drugiego miejsca. Ta ostatnia została także wyróżniona jako najmłodsza uczestniczka wyścigu. Natomiast w kategorii najstarszy uczestnik wyścigu nagrodę odebrał Henryk Ciarka z Płońska. Nagrody rzeczowe, medale oraz statuetki ufundował Bogdan Brown z Kanady i starostwo powiatowe w Płońsku. Czy ciężko było dzisiaj? Tempo za szybkie nie było, nikt nie chciał ciągnąć grupy. I wszystko rozegrało się na finiszu. Jak się domyślam, to już twoje kolejne występy w kolarstwie. Wcześniejsze jakieś trofea już zdobyłeś? Trochę tych trofeów jest, ale głównie w amatorskich wyścigach. Czy w tym roku planujesz jeszcze udział w jakimś wyścigu? Tak, pewnie do końca roku około 20 wyścigów zaliczę. Chcę przekazać jeszcze jedną informację. Tak, głównie to są wyścigi MTB w maratonach i FXC, a też od czasu do czasu zdarzają się jakieś wyścigi na szosie. Po zakończeniu rywalizacji powiatowej ruszył 23. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Po prezentacji wszystkich drużyn kolarze ruszyli, przejeżdżając m.in. przez takie miejscowości jak Sokolniki, Krościn, Stary Galominek, Rzewin, Lachowiec, Niedarzyn i Mystkowo. Kibice oczekujący na zwycięzców na mecie mogli natomiast wysłać koncertu młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jońcu. Kolejna ekipa.